Czego pragnie Twoja osoba ukochana? Witam serdecznie, kochani Państwo, subskrybenci na moim kanale Tarot Online. Dzisiaj, jak widzicie z kart Tarota, wyciągnęłam już i odkryjemy zaraz wspólnie, co to za karty. Zobaczymy interpretację, czego ta osoba pragnie. Kochani, ja oczywiście zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi maila, a ja odpiszę Wam od razu, jakie są opcje wróżb do zamówienia, jeśli potrzebujecie wsparcia. Oczywiście z okazji różnych emocjonalnych problemów, tak jak to zwykle bywa, lub nie wiecie, jaką decyzję podjąć i tak dalej, napiszcie do mnie e-maila. Dobrze, zaczynamy. Czego ta osoba Wasza ukochana, o której myślicie, pragnie? Więc mamy już kartę 8 buław, tak? 8 buław to oczywiście szybkie tempo rozwoju, akcja, komunikacja, szybko coś się tutaj wydarzy, zmieni. I są to szybkie zmiany u Was w relacji lub w Waszej komunikacji właśnie, która być może zastała jest lub pasywna. Tutaj mamy, kochani, akcję, tak? Akcję. Ktoś może nawet chce do Was przyjechać lub Wy chcecie jechać. Tutaj jest podróż, tutaj jest spotkanie, tutaj jest pisanie ze sobą, rozmowy. Tutaj są szybkie zmiany, tak? Coś się po prostu zadzieje. No i niech się dzieje, tego też chcemy, tak? Żeby w relacji coś się działo, żeby nie było zastojów. Więc kochani, ta osoba chce na pewno z Wami się skontaktować, lub przyjechać do Was, spotkać się lub coś tutaj zmienić. I zobaczmy, jakie karty wyciągnęłam. Więc król buław już na pierwszej pozycji, czyli bardzo silny mężczyzna, charyzmatyczny, seksowny, atrakcyjny. Już Wam, kochani, pokazuję. Król buław, no osoba bardzo silna, która, widzicie, bierze sprawy w swoje ręce, działa, pragnie tutaj być może coś zmienić, pragnie walczyć o swoje zamierzone cele, pragnie działać. Jest to osoba silna, która ma w sobie moc, siłę, widzicie, król, lew, czyli o bardzo takiej aurze wręcz królewskiej, dostojnej, ale również bardzo silna osobowość, która działa bardzo pewnie, pewny siebie też, tak, mężczyzna. No i mamy 9 pentakli. 9 pentakli, czyli tutaj ta osoba chce stabilności, być może też tutaj walczy o pieniądze, o nową pracę, nie wiem, albo jeśli chodzi o Was, o Waszą relację, to walczy o związek bardzo stabilny, tak? 9 monet. Owszem, jest tutaj powolne tempo działania w tych monetach, ale mamy z drugiej strony króla buław, czyli żywioł ognia. To może być oczywiście baran, lew lub strzelec o takim znaku zodiaku lub ascendencie. Czy ta osoba jako żywioł ognia działa szybko, zdecydowanie, tak? Konkretnie, stanowczo. No i 9 monet oczywiście mówi o tym, że ma ta osoba bardzo dużą samodyscyplinę i sama dąży konsekwentnie do sukcesu. Jest to osoba odpowiedzialna i dąży do realizacji swoich planów i zamiarów. I tutaj z drugiej strony, jakby z drugiej strony biegunu tutaj, tak, jest cesarzowa, czyli jakaś piękna osoba, z którą król buław chce tutaj być może jakiejś relacji stałej, tak, przy tych 9 monetach i dąży do tej relacji, by była ona stabilna. No oczywiście cesarzowa, również silna osobowość, silna kobieta, piękna kobieca. Być może chce ten król buław tutaj, by ta osoba zaszła w ciążę. Jest to kobieta, która o swojej pięknej, femininnej jakby tutaj posturze oczywiście na pewno oczarowała tego mężczyznę i ten mężczyzna tutaj pragnie
tej cesarzowej. Cesarzowa oczywiście też jest kobietą, czego wie, czego chce, ale jest też dobrą matką, opiekunką, rodzicielką i osobą kreatywną, która żyje oczywiście, jest też pewna siebie, żyje w zgodzie ze sobą i z naturą, jest, wie, czego chce, umie też zarządzać, ponieważ no, cesarzowa ma pewien statut, tak, moc. No i z drugiej strony mamy tutaj królową buław i 9 kielichów. Czyli tak tutaj wygląda, kochani, jakby była tu jakaś druga kobieta, równie silna, królowa buław, tak jakby ten król był w związku z tą królową buław, ale coś jednak mu tej brakuje, tak, w tej relacji i chciałby relacji stałej, stabilnej z tą cesarzową, tak, ma tutaj w głowie tą cesarzową i jakby tutaj widzi tą stabilizację, czy stabilną relację bardziej przy cesarzowej, natomiast nie ukrywajmy, jest tu jeszcze jakaś królowa buław, która jest bardzo seksualna, bardzo atrakcyjna, bardzo gorąca, ale tu jakby coś brakowało jeszcze. Przy 9 kielichach są również emocje, jest też pięknie, jest też szczęście, ale przy 9 kielichów brakuje jeszcze tego 1 kielicha do szczęścia, tak? Jest to jeszcze, pomimo to, że jest to satysfakcjonujące, tak, emocjonalnie, ale odkrywa jakąś pustkę emocjonalną, poszukuje coś, co będzie jeszcze lepsze, więc to jakby dlatego mamy tą cesarzową. Słuchajcie, tutaj tak jakby wypadły mi 2 kobiety, nie wiem, no, może jest to jakiś trójkąt miłosny, może jest to dylemat miłosny, tak? 2 kobiety, 1 mężczyzna. I na końcu mamy kartę szczęścia, kartę rodziny, czyli tutaj z tych 9 kielichów przechodzimy do 10 kielichów. Rodzina, dzieci, szczęście, wyjaśnienie wszystkich problemów, miłość, sukces, satysfakcja, piękne emocje, spełnienie miłosne, spełnienie w rodzinie, pragnienie, bo tutaj pytamy też, czego ten mężczyzna pragnie, czego ta osoba ukochana pragnie. Więc pragnie szczęśliwej, pięknej rodziny i spełnionej miłości. Być może ma ten mężczyzna dylemat, z którą z tych pań, czy z cesarzową, która jest przepiękna, czy z tą królową buław, która jest bardzo silna seksualnie, atrakcyjna, z którą z tych kobiet ma ten mężczyzna większe szczęście, do której z tych kobiet pała on większą miłością, by stworzyć taką właśnie piękną, szczęśliwą rodzinę, tak? I potomstwo być może, i po prostu z którą z tych kobiet będzie miał większe szczęście. Być może jest to pewien dylemat, nie wie sam, miota się, czego tak naprawdę on pragnie, kogo ma wybrać. Słuchajcie, jeśli nie ma trójkątu miłosnego, to możemy to też interpretować w ten sposób, że ta cesarzowa to jest osoba nie tylko piękna, silna, pewna siebie, tak? Dobra matka, opiekunka, dobra partnerka na żonę, na tą szczęśliwą rodzinę, której on pragnie, ale również tutaj jest wielka seksualność, wielki żar, przyciąganie. Chemia. Niemniej jednak powiem szczerze, że ta pierwsza opcja, którą tutaj Państwu najpierw wytłumaczyłam, jest silniejsza mi tutaj jakby w energiach tych kart. Może zadam jeszcze dodatkowe pytanie, kochani. Kim jest ta druga kobieta? No na pewno jest to kochanka i na pewno jest tutaj powiązanie, ponieważ jest para, tak? Król buław i królowa buław, czyli jest tutaj para. I myślę, że pomimo tej miłości i chęci tutaj pójścia w stronę cesarzowej, to jest też silne powiązanie właśnie z tą królową buław, ponieważ oni są tutaj przy sobie, tak?
Być może jest to właśnie tutaj jakaś relacja z przeszłości, bo w przyszłości mamy tutaj bardziej cesarzową, tak? Także na przyszłość on chyba sobie wyobraża właśnie, że z cesarzową byłoby tutaj większe szczęście. Natomiast jest teraz w przeszłości jeszcze ta królowa buław. Słuchajcie, myślę, że chodzi tutaj bardziej w moim odczuciu o ten trójkąt, gdzie jest tutaj, owszem, pragnienie stworzenia pięknej rodziny, ale również duże skołowanie. Uwaga też na kłótnie jakieś, tak, żeby nie wybuchły przy tej ósemce buław. Kim jest ta królowa? Tutaj będzie jakaś wiadomość, list, pomosty, czyli spotkania, rozmowy, komunikacja i zaproszenie. Mamy bukiet kwiatów, przeprosiny, zaproszenie i spotkanie. Być może jakaś rozmowa wyjaśniająca rzeczywiście na temat tutaj tych dwóch kobiet, tak? I tych pragnień, które ma ta osoba ukochana. No, na pewno przyjdzie jakaś wiadomość, na pewno będzie zaproszenie na spotkanie, na randkę i spotkanie w jakimś tutaj publicznym miejscu, park na przykład, tak? No, nie musi być park, może być też restauracja, kawiarnia, wiadomo, ale w miejscu publicznym, gdzie jeszcze inne osoby będą też chodzić czy przebywać. Taka dzisiaj wróżba, czego pragnie osoba ukochana. Oczywiście, jeśli Wy pragniecie wróżby indywidualnej, napiszcie do mnie e-maila, koniecznie czekam. Od razu Wam odpiszę, umówimy się za 1, 2, najpóźniej 3 dni. Pamiętajcie, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie mi kciuczka w górę, lajkujcie i komentujcie, bądźcie aktywni, piszcie, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.